Witamy Państwa. Witamy. No dzisiaj może ja zacznę, bo dzisiaj mamy film taki bardziej informacyjny, ale on, ponieważ my nawet go nie planowaliśmy, żeby go zrobić, bo napisaliśmy post na społecznościach, ale okazuje się, że nie każdy go przeczytał. Ponieważ nie każdy go przeczytał i to musimy Państwa poinformować w ten sposób. Natomiast postanowiliśmy, że jeśli już musimy zrobić ten film, to przy okazji, ponieważ nam się też dobrze już przelało, to przy okazji chcemy Państwu troszeczkę powiedzieć coś więcej, dlaczego i co doprowadziło nas do takiej sytuacji, jaką mamy dziś, czyli dlaczego jesteśmy zmuszeni prosić o wsparcie kanału Królewskiej TV. Jak niektórzy na pewno wiedzą, bo wiele jest nowych osób, ponad rok temu my zrezygnowaliśmy z darowizn, ponieważ nie było takiej potrzeby, mimo że rok temu mieliśmy też taką sytuację, że zostaliśmy bez środków kompletnie do życia, ponieważ tutaj urząd odmówił mi zasiłku dla bezrobotnych, który mi się zresztą należał wtedy, ale dałam sobie spokój wtedy, nie odwoływałam się z różnych powodów. Później podjęłam pracę, niestety z powodu stanu zdrowia. Szybko przerwaną. Szybko musiałam przerwać. Natomiast Mariusz... Sprawa zaczęła się już. Natomiast, jeszcze chwileczkę, zaraz powiesz. Natomiast Mariusz, no to w ogóle nie ma mowy, żeby on pracował. Nie ma żadnych środków do utrzymania, żadnej renty, żadnej emerytury jeszcze. I jest nam po prostu ciężko. Dlatego poprosiliśmy o wsparcie. Kiedy to się wszystko zaczęło? Powiedz może. Słuchajcie, to co się w tej chwili dzieje, ma odpowiednik, w sumie swój początek, o czym będziemy tu za chwilę mówić, ma swój początek w 2013 roku, kiedy złożono mi propozycję mailową. Niech pan usunie wszystkie swoje filmy, a na pana konto wpłynie znaczna suma pieniędzy. Dokładnie pamiętam to, jak to w szczegółach było. I to jest gdzieś na blogu, ale nie miałbym czasu, żeby po prostu to przerzucać. Ale to na blogu wszystko... Jeśli ja mogę zalinkować ten blog, podlinkuję, jeśli Państwo chcecie, to poszukajcie po prostu. To było w 2013, może w 2014, może tam w tych właśnie, w tych wpisach jest właśnie ten mail zeskrinowany, bo ja go zrobiłem, tak? No i to wtedy się zaczęło. Cały czas to był ból serca buntowników o te środki do życia, że to tego, o nie, im chodziło tylko o to, żeby właśnie znikły filmy, żeby nikt się nie dowiedział prawdy, żeby niebocentryzm jakby przygasł. Czyli chciano mnie kupić. Później, jeśli nie dało się kupić, oczywiście się nie dało kupić, no to trzeba było spróbować zlikwidować. I zlikwidować kanał, zlikwidować konto na Facebooku i zlikwidować propagatora niebocentryzmu. Tak. I jeszcze w styczniu 2014 pod moim nazwiskiem funkcjonował kanał, gdzie ja pierwsze filmy na temat niebocentryzmu, które są w tej chwili na Vimeo, tylko też tu jest problem taki, że jedni widzą, drudzy nie widzą, tam jest różnie. Na tym ja przerzuciłem to i słuchajcie, z YouTube'a, gdzie to wszystko było na początku, te pierwsze filmy, to ten YouTube'owski kanał został zlikwidowany. Czyli tak,
Aha, kapucha nie wypaliła. No to likwidacja kanału. Musiałem się przerzucać na Vimeo, później na inny A kanał tak, tak było. i tak dalej. A więc widzimy, że cały czas tutaj jest bitwa o filmy. To jest gwóźdź programu. I trzeba robić różne naciski, żeby utrudnić życie. I w czwartek albo w piątek, co się stało? Czwartek to był. Czwartek. W czwartek chcemy spojrzeć na konto i co się okazuje, że ono jest zajęte. Konto bankowe. Konto bankowe. Właśnie, konto, bo ja tak mówię. Konto bankowe. I to nas zmusiło do takiej sytuacji, gdzie założyliśmy nowe konto, ponieważ tą sprawę musimy, co do tamtego konta, musimy w jakiś sposób wyjaśniać, dalej drążyć, dzwonić do Polski i dociekać, co się stało i tak dalej w szczegółach. No i co tu jeszcze chcemy powiedzieć, że założyliśmy nowe konto, tak żeby Państwo, którzy chcą nas obdarować darowizną, żeby wpłacali już na według tego nowego, na to nowo konto założone. Ponieważ w tym momencie tak naprawdę to wspieracie system, no my tutaj żadnego grosza z tego nie mamy. Może ja wyjaśnię dokładniej. Chodzi o to, że zajęto konto to, na które do tej pory Państwo wpłacaliście pieniądze, ci, którzy wspierają Królewską TV. I my byśmy, tak jak powiedziałam, nie robili tego filmu, tylko napisaliśmy jakby informacje na społecznościach, ale niestety nie wszyscy ją przeczytali i po prostu. Też umieściliśmy pod ostatnimi filmami paroma taką informację o zmianie konta. Natomiast niektórzy po prostu w dalszym ciągu przelewają pieniądze na to stare konto. My już jakby dostępu do tych pieniędzy nie mamy. No, oczywiście może to się wszystko wyjaśni, bo ja przez te ostatnie 2 dni nie byłam w stanie nic wyjaśnić, ponieważ były tam jakieś święta w Polsce i urzędy były pozamykane. Tak samo jak i wczoraj, to chyba sobie towarzystwo przedłużyło weekend, więc my póki co nie wiemy z jakiej racji, co się stało, dlaczego mamy potężnego minusa na koncie, kto nam przyrżnął taką kwotę, za co, bo my od 2 lat nie mieszkamy w Polsce, tylko mieszkamy w Holandii, więc tu się bardzo dziwne rzeczy dzieją, jak zwykle w naszym przypadku. No i słuchajcie, my twierdzimy, że to była akcja przygotowywana. Buntownicy, którzy mają umysł zbiorowy i są sterowani przez zimny komputerek, jak już nieraz mówiliśmy, jakby już kpili sobie z nas. My jeszcze byliśmy zupełnie nieświadomi, oni sobie kpili z nas od jakiegoś czasu i pokazywały się Komentarze. komentarze bardzo niestosowne, ponieważ pisano do nas, że jesteśmy żebrakami. No, słuchajcie. Ci, którzy tak napisaliście, bo wbrew pozorom, wiecie, my, jak nam się coś nie podoba i jakieś tematy na różnych kanałach nam się nie podobają, to my po prostu nie oglądamy. Ale Królewską oglądają wszyscy. No właśnie, oni się przyznają. Możecie sobie myśleć, co chcecie, ale Królewską oglądają wszyscy. Najgorsi wrogowie również. Tak jest. Nie, i to nie o to chodzi, że my jesteśmy zadufani w sobie, ale to już, słuchajcie, przy okazji wyszło nieraz. Więc słuchajcie, no, ci, którzy tak do nas napisali, na pewno dzisiaj też oglądają, żebrzą to psy, biedne pieski, bo my bardzo kochamy zwierzęta, o jakieś ochłapy. Natomiast my prosimy swoich darczyńców o wsparcie kanału. Ponieważ jest to też dla nas ciężka praca, to są również dni Przygotowań. przygotowań, wertowania różnych materiałów. To nie jest tak, że my sobie z palucha wszystko bierzemy.
Oczywiście mamy przewodnictwo i kierownictwo ATTA, co też się w większości bardzo nie podoba. Kiedy my to mówimy, to już to w większości jest to nie do zniesienia. Dokładnie. I też się pojawiają takie komentarze. Natomiast słuchajcie, no tak z palucha nic nie wyjdzie. To trzeba oczywiście... Wielu z Was, większość z Was sobie zdaje z tego sprawę, że to jest mimo wszystko ciężka praca. My mamy też już swoje lata, no i te filmy się nie pokazują tak często jak na niektórych kanałach codziennie, czy tam co parę dni. Ale no to tylko, słuchajcie, to ci, którzy robią filmy, to będą wiedzieć, że to jest bardzo duży wysiłek intelektualny. Mimo wszystko to nie jest tak hop siup, usiąść sobie przed kamerą i zrobić film. Słuchajcie, tu jeszcze dochodzi ten czynnik, że buntownicy tutaj oni tutaj też szaleją. Robią bardzo ogromne przeszkody pod każdym filmem. My o tym kiedyś już mówiliśmy. To jest cały czas, to nie jest takie proste. Zrobisz z palucha, strzeliło z, powiedzmy z palców i masz film. To po prostu jest, oprócz wysiłku, to jest nacisk psychologiczny, bo to teraz trzeba tak to przełożyć, nacisk psychologiczny po to, żeby tych filmów nie było. Są naciski psychologiczne, tak zwane podszepty różnej maści technologiczne, żeby po prostu zrezygnować. Naciski są ogromne, ale my tutaj wiemy, że to jest waga tych filmów, jest nie do... jakby nie ma swojej ceny, żeby to przełożyć na coś. To nie ma swojej ceny. Dla nich to jest być albo nie być. A to praktycznie jest, to były akty oskarżenia, a teraz z tymi ostatnimi filmami to jest praktycznie ogłoszenie wyroku. No, to się to bardzo, tak możemy symbolicznie powiedzieć. To się bardzo niektórym nie podoba. Natomiast słuchajcie, ja przy moim mężu, bo my kiedy się spotkaliśmy w 2017 roku, to już nigdy się nie rozstaliśmy. Poznaliśmy się przez telefon. Mariusz później po mnie wyjechał na lotnisko. Ja przyleciałam do niego. To były piękne chwile. Już wtedy nam popsuto Mariuszowi samochód, żeby... Tak. W tym momencie, kiedy jechałem po Wiolę na lotnisko do Modlina, to słuchajcie, samochód, który się nigdy nie psuł, on miał 10 lat wtedy, nie było najmniejszego problemu, nagle on się zepsuł. Wtedy, kiedy później żeśmy go już parę miesięcy później zamieniali na inny, no i został zamieniony, to się on został tak zepsuty, komputer pokładowy, że ten, który jakby po tej zamianie wziął, to się pluł z tego powodu, że on po prostu, ten samochód jest tak zepsuty, a on tylko miał służyć do tego, żebyśmy z tej Opolszczyzny pojechali tam, gdzie ten samochód był do odbioru, gdzieś w okolice Mielca. I praktycznie jak stanął ten samochód u tego, gdzie miało dojść do zamiany, ja wziąłem ten inny samochód, natomiast on... 10 lat starszy. Tak, 10 lat starszy. To nie było to, że kogoś my oszukaliśmy, bo my mówiliśmy, że ten samochód jest zepsuty, chociaż z pewnych rzeczy nie byliśmy świadomi, że na przykład tam jest komputer, tam popsuty, coś z nim tak. Jest nie tak, ale to było po tym to było po zamachu na Mariusza. Tak. Gdzie Mariusz został zaatakowany impulsem jakimś, czy maserem, czy czymś. To po prostu jakąś technologią. Jakąś technologią, buntowniczą. Gdzie właśnie samochód stał za ścianą w garażu, bo Mariusz był zaatakowany w toalecie. Tak. Samochód stał konkretnie, dokładnie za ścianą, a później sąsiedzi mówili, że tam, mimo że samochód był wyłączony z kluczyków, to lampki wszystkie były. Wszystkie lampki kontrolne się paliły. Także to na pewno była jakaś technologia, gdzie wtedy Mariusz został zaatakowany. Natomiast my wtedy tym popsutym samochodem jeździliśmy dość długo.
Nawet dojechaliśmy, co w ogóle były trudności z odpaleniem. Po drodze ktoś tam nam pomagał z tym samochodem, to powiedzieli ludzie, wy zawracajcie, bo wy nigdzie nie dojedziecie tym samochodem. A myśmy nim uwalili 300 kilometrów. Tak, ponad. Ponad 300 kilometrów i najśmieszniejsze jest to, że odpalał wtedy po drodze z kluczyka po prostu. Znaczy z pierwszego obrotu, z pierwszego obrotu. No i myśmy do tego Mielca to zawieźli. Słuchajcie, i cały wist polegał na tym, że to jest najciekawszy chyba numer z tego doświadczenia, taki, że ten, który to wziął, dojechał do Myjni i z tej Myjni już wyjechał na lewecie. Tak. Za to już. My te 300 ileś tam kilometrów żeśmy tak. Czyli wystarczyło tylko na 301 kilometr, bo on tam od tego miejsca do tego to miał kilometr, do tej Myjni, no to zrobił następnego dnia i później nam dał z relacji, jak to było właśnie. I słuchajcie, my mamy bardzo wiele takich kłód pod nogi. Niemniej jednak my zawsze jakoś tam wychodzimy z tego wszystkiego obronną ręką, dlatego że my naprawdę staramy się być w łączności z Atta i blisko Atta i zresztą my tak żyjemy, to jest całe nasze życie, że my robimy wszystko dla Atta na jego chwałę. I tak naprawdę ten ostatni taki okres rok temu, kiedy nie robiliśmy przez jakiś czas filmów, no to było trochę pusto, nie? Tak. To było takie trochę, no nie mogliśmy sobie miejsca znaleźć. Więc mówiąc szczerze, zawsze wychodzimy obronną ręką i nie o to chodzi. I my tak naprawdę to byśmy nawet Państwu tego nie mówili, powtarzam to już po raz trzeci, ale wydaje mi się, że to jest czas, że trzeba to wszystko powiedzieć. Tak, tym bardziej, że oprócz tego, że bractwa, to wczoraj przyszła już propozycja współpracy z buntownikami, wyobrażacie sobie? Z adnotacją, że na pewno wtedy będą większe datki. Tak jest. Czyli my znów się poczuliśmy, żebyśmy się znów poczuli jak żebracy. Tak jest. To o to chodzi. Widzicie, do czego tu dochodzi? Sprzedajcie się, to stary numer, sprzedajcie się, to będziecie dokładnie więcej pieniędzy od ludzi dostać. Słuchajcie, nam nie chodzi o więcej pieniędzy. Bo to jest, te filmy są nie na ilość, tylko na jakość. Oczywiście, tak. Że tak. Po drugie, nam nie chodzi o to, żeby szastać pieniędzmi na lewo i na prawo. Nam chodzi o to, żeby i przeżyć jakoś z dnia na dzień, bo my żyjemy z dnia na dzień. Kiedy ja wrócę do zdrowia, bo na chwilę obecną jestem na długim zwolnieniu lekarskim, pójdę do pracy, to pewnie podziękujemy Państwu za pomoc. Tak jest. Tak jak było ostatnim razem. Także słuchajcie, to nie o to chodzi, żebyśmy my więcej zarabiali, to my się sprzedamy i będziemy współpracować z buntownikami. Właśnie i jeszcze padła propozycja, gdzie się ten coś nie chciał tak przyznać, że to on jest, że ktoś inny to zaproponował, ale podał konkretny kanał do współpracy o bardzo dużej oglądalności. No, chciałam coś powiedzieć, ale mi wyszło z głowy. Aha, oczywiście. Co się stało, bo my od razu nic nie, znaczy nie odpisaliśmy, tak czy nie, natomiast między sobą rozmawialiśmy i ja się śmiałam i do telefonu głośniej mówiłam, halo, halo, oni już będą wiedzieć, że my nie chcemy z nimi współpracować, bo przecież wszystko podsłuchują. I co się stało? Ten komentarz znikł. Właśnie, komentarz zniknął, wyparował, bo oni się już dowiedzieli, a więc dowiedzieli... A tak, a jeszcze przyszło nam do głowy, żeby może zrobić screena i Państwu po prostu pokazać. To już nie, to oni już wiedzieli, że już po prostu on spełni swoją funkcję. Aha, poszli out, a więc trzeba wycofać komentarz i on znikł. Widzicie? My ostatnio w ogóle bardzo, bardzo wiele takich dziwnych komentarzy dostajemy. Ale ja bym jeszcze kontynuowała tą kwestię, że znam Mariusza, jestem z Mariuszem od 2017 roku, bo wtedy, kiedy on przyjechał po mnie, my już nie potrafiliśmy po prostu bez siebie żyć, nie potrafiliśmy się rozstać. Od tamtej pory jesteśmy ze sobą już na dobre i na złe i na zawsze. W zdrowiu czy w chorobie. W każdym razie ja jako obserwator tego, jego życia, Mariusza, mojego męża,
Byłam niejednokrotnie w szoku, aczkolwiek ja byłam zawsze zahartowana, dlatego że ja lekkiego życia nie miałam. Ja bardzo szybko musiałam się rozwieść, bo mój mąż był buntownikiem, jest buntownikiem i to takim chyba klonem nad klonami. Natomiast zostałam z dwójką dzieci i było mi bardzo, bardzo ciężko i z każdej strony naprawdę ja miałam zawsze, zawsze pod górę. Ale to, co zobaczyłam, co się dzieje u Mariusza, jeśli chodzi o kwestie finansowe, jakie on ma schody, człowiek niepełnosprawny, który ma problemy ze zdrowiem takie i zaraz, chwileczkę, ale przepraszam, kto wygenerował te problemy ze zdrowiem? Kto zrobił zamach na mojego męża? I to nie jeden. Buntownicy. I to nie jeden. Buntownicy. Ale wiecie, jak oni działają? Najpierw coś spowodują utratę zdrowia i to bardzo znaczną, a potem jeszcze, słuchajcie, w przypadku Mariusza zabierają mu możliwości jakiekolwiek, żeby on miał jakiekolwiek środki do życia. Jak już, to były jakieś, nie wiem, mopsowskie śmieszne zasiłki, tak. Które w ogóle, nie wiem, na opłaty prądu i wody starczały i może tam jeszcze czegoś. Ale w każdym razie to były bardzo niskie. Ja, słuchajcie, obserwowałam to po prostu, tak jak mówię, byłam zahartowana, bo ja miałam też przerąbane, jak w ruskim czołgu. Ale mój mąż to, no to po prostu, to była jakaś masakra piłą mechaniczną, dosłownie. Ja... Nie szło ruszyć nic, nigdy, nigdy. Po prostu, wiecie co? Dostał decyzję po tym ostatnim ataku. Zamachu, który był kiedy on był? W 2019 roku. Tak. Dostał decyzję, a wiecie po co? Żeby nas zatrzymać w Polsce. Żeby nas zatrzymać w Polsce w tym przeklętym domu, w którym nie mogliśmy już dłużej mieszkać. Nie mogliśmy już dłużej mieszkać w tym domu. Więc musieliśmy go opuścić. To słuchajcie, robili wszystko, żeby jego tam zatrzymać. Mnie, żeby wypieprzyć za przeproszeniem do Holandii, a jego zostawić samego jak psa i żeby on był bez środków do życia, niepełnosprawny, niezaopiekowany. Oczywiście tam się miał nim kto zająć, tylko wiecie co? Cena. Bo on przez wiele lat oddawał energię swoją, buntownikom, którzy się podawali za dobrych. I to w najbliższym otoczeniu. Także za taką cenę, za cenę utraty zdrowia. I jeszcze robiono wszystko, żeby mu wszystko po prostu pozabierać. Mało tego, ten dom, który Mariusz kupił, my już tam nie mamy wstępu, my nawet nie chcemy, ale my tam nie mamy wstępu. Ten dom po prostu za jego krwawice, jego już nie ma. On po prostu jest pozbawiony, rozumiecie, wszystkiego. Mój mąż jest pozbawiony wszystkiego. Wiecie co? W sumie szczęścia nie dają jakieś mury, jakieś cegły. My teraz mieszkamy tu w spółdzielczym mieszkaniu. Jest nam dobrze, nam nie zależy na własnościach. Nie mamy samochodu, bo ten 20-letni samochód, który mieliśmy, który właśnie w Mielcu żeśmy zamienili, sprzedaliśmy go tam za parę groszy, żeby mieć na bilety do Holandii. No taka prawda, tutaj tak. Miały być lepsze perspektywy, ale tutaj sytuacja też się zmieniła, ponieważ wiadomo, Mariusz nie może pracować, ma 50% wzroku, ma problemy ze słuchem, fizycznie czuje się całkiem dobrze, natomiast do pracy się nie nadaje. Ale co się takiego wydarzyło? Trzeba było mnie zacząć atakować, mnie zniszczyć zdrowie i permanentnie mnie nękać, żebym ja też nie mogła pracować i żebyśmy tutaj znaleźli się w takiej sytuacji... Jak w Polsce. Tak naprawdę z jakimiś małymi środkami pieniężnymi, które nie starczają na podstawowe środki do zapewnienia bytu. Dlatego my żyjemy z dnia na dzień na, jak to się mówi, suchy chleb dla konia. To się tak nazywa.
Dokładnie. Ale słuchajcie, my się Ale tym nam nie to nie przejmujemy. przeszkadza, nie. Nam to wcale nie przeszkadza, słuchajcie. Ja do tych, to co Wiola tutaj opowiedziała, to ja bym jeszcze mógł zrobić 20 filmów z tych doświadczeń. Nie, doświadczenia po prostu, słuchajcie, niesamowite. Ja pierwszy raz widzę, bo tak jak mówię, ja miałam różne przejścia, różne. Były na przykład jakieś sytuacje, gdzie na przykład wszystkim coś się tam należało, jakieś tam rządowe dodatki dla na przykład Walczyli matki, strasznie. tak, dla matki na przykład samotnie wychowującej dzieci. Wszystkim się wszystko należało, wszyscy wszystko mieli, ale ja na przykład musiałam o to walczyć przez kilka miesięcy. I to tak było, czy w Polsce, czy tu w Holandii, bo ja tu w Holandii już 13 lat mieszkam. Bez różnicy. Ja po prostu zawsze miałam schody, ale pierwszy raz na oczy widziałam takie schody, jakie miał Mariusz. I teraz ostatnio też nam ktoś przysłał link, ktoś podlinkował po prostu nam w komentarzach osobę, która ma podobne jakieś takie problemy z jakimiś tam próbami zamachu, czy z jakimiś tam problemami. No, słuchajcie, wierzymy. Oczywiście w porządku, tylko po prostu. My wcale nie odstajemy od takich problemów, a nawet Tak. chyba mamy gorzej, bo ja potrafię być co noc nękana, ja potrafię być wybudzona z tak głębokiego snu po tabletkach nasennych, bo wiedziałam, że będę atakowana w nocy. Po tabletkach nasennych z tak głębokiego snu, gdzie nie miałam prawa się obudzić po tej tabletce. Nie było takiej możliwości, bo to była bardzo silna tabletka na spanie. A ja zostałam bezczelnie z tego snu wybudzona i zaatakowana. I zaatakowana, gdzie ciśnienie, to tak jak z tą chmurą, nie wiem, czyście oglądali ten film, to były bardzo podobne sytuacje. Także słuchajcie, to nie jest tak hop-siup robić filmy niebocentryczne. Ja tylko chcę tutaj dorzucić, że sprawa już się zaczęła, według mojej oceny, już w 96 roku na rozprawie sądowej spadku po moim ojcu. Ja tam miałem uznać albo nie uznać tego Albo testu. się zrzekniesz Boga i dostaniesz Tak, spadek, albo. dokładnie. O to chodziło właśnie. Ja się miałem zrzec Boga. Wtedy tak to się nazywa. Ja się miałem się zrzec. Wyrzec na jakiś czas. To było tak sprecyzowane, na jakiś czas, że powiedzmy na rok czy tam. No ale się miałem wyrzec. Ale ponieważ się nie chciałem wyrzec, no to już to poszło, już wiecie jak. I to się już ciągnie do dzisiaj. Ale co tu jeszcze chcę powiedzieć? Kiedy już nastał ten permanentny atak, to wiecie co, kiedy się zerwałem ze smyczy? Byłem w tej religii, to tak jakbym był na smyczy. Jak się zerwałem w 2009 z tej smyczy buntowniczej, to była powiedzmy jedna z kilku smyczy, jak się zerwałem, no to po prostu nastąpiły już nagle powiedzmy. Pojawiały się osoby, koledzy i tak dalej. Wszystko to było tak. Mariusz zawsze miał strażników. To nie jest Strażnicy. śmieszne, słuchajcie, nawet niektóre sąsiadki to miały za zadanie Mariuszowi na przykład matkować, ale to byli strażnicy i oni na przykład byli w kontakcie telefonicznym z kimś, kto był takim głównych strażników. I na przykład to, co się działo w szpitalu, kiedy Mariusz dochodził do siebie w 2019 roku, to też, słuchajcie, pielęgniarki, to już chyba mówiliśmy, ordynator zakładu Wszyscy byli w rehabilitacji. kontakcie telefonicznym. Tak, z tym głównym strażnikiem. Tak jest. A ten główny strażnik, to on był w kontakcie ze wszystkimi wcześniej funkcjonującymi strażnikami i oni wszyscy byli. Pseudo-koledzy, pseudo-znajomi i I tak dalej, i tak tak. dalej. No słuchajcie, no to jest po W prostu kontakcie rzecz telefonicznym. niesamowita. Wiecie, do czego się posunięto, żeby nas rozdzielić? Chciano założyć sprawę do prokuratury i oskarżyć mnie o to, że Mariusz, że ja go jakby nie dbałam o niego na tyle, że Mariusz dostał udaru. Tak. Także były, słuchajcie, numery niesamowite. Ja miałam
wyjechać z Polski do Holandii i zostawić Mariusza na pastwę tych wszystkich buntowników, krwiożerczych, pijawek. A ja miałam sobie wyjechać, tylko wiecie, czego buntownicy nie doceniają? Potęgi miłowania. Dokładnie. Bo oni nie znają czegoś takiego jak miłość. Oni znają miłość do pieniądza. Tak. I dlatego właśnie tu jest gwóźdź programu właśnie, który się ciągnie przez lata. Ale nie znają uczucia miłowania dwóch osób. My jesteśmy tymi tak zwanymi dwoma połówkami pomarańczy, jabłka, czy tymi lustrzanymi odbiciami swoimi. I my jak się połączyliśmy, to nie ma siły, żeby nas rozłączyć. Nie ma takiej siły. I zawsze jedziemy na jednym wózku, nie było żadnej rozdzielczości majątkowej, obojętnie, bez względu na jakie było tego. Tak, niektórzy robią rozdzielczość majątkową, że a nóż tam jakieś tam noga się podwinie, jakieś tam pierdoły prawne i tak dalej. A tu nie ma. Jedziemy na jednym wózku i koniec. My, kiedy braliśmy ślub, to facet, który nam tego ślubu udzielał, to mówił o opiece, że w zdrowiu i w chorobie i tak dalej, że to my, bo my jesteśmy już w takim wieku, no, że trzeba się sobą zaopiekować, że ja nie rozumiałam tego dokładnie, o co temu facetowi chodzi, ale to też, słuchajcie, był buntownik, a rok potem, Mariusz, rok potem, dokładnie, to było dwa dni po naszej rocznicy ślubu, Mariusz został z powrotem zaatakowany. I to, co wszystko, to co się działo, to już też Państwu wspominaliśmy o tym i był na ten temat film, to też wszystko prowadziło do tego, żebym ja Mariusza zostawiła. No bo co, rok po ślubie, słuchajcie, pielęgniarki, które robiły na przykład ze mną jakiś tam wywiad, to, to one na bezczelnego mówiły mi, ale się pani nie... Ale to straszny niefart. Rok po ślubie i chłop, i ten pani chłop, no to co to teraz będzie, no? Co to teraz będzie? I teraz co, będziesz się pani opiekować całe życie, do końca życia? No to będę. No to trudno. No. To będę. W zdrowiu, w chorobie. No słuchajcie, to były takie numery, że to się w głowie nie mieści. I przy okazji, jest okazja, żeby to powiedzieć. Bo inaczej byś tego nijak nie powiedział. Słuchajcie, ja odczuwam, że akurat na mnie wibracje bardzo dobrze wpływają. Wibracje z Pałacu Atta bardzo dobrze wpływają. Słuchajcie, już nie wdaję się szczegółów, bo szkoda, powiedzmy, Państwa czasu i tego, jakby to mówić, antenowego. Nie daję się szczegóły. W każdym razie na jednych będzie... jeszcze jedno. Mi wmawiano lata temu, że wtedy, kiedy były te wibracje, kwestia 2017, nie? To wmawiano mi, że mi nie służą wibracje. A tak, tak. Tak, że mi nie służą wibracje, tak. Mnie też teraz się wmawia, że ponieważ ja mam bardzo dużo tych takich objawów, o których mówiłam w ostatnim filmie, to już... ta technologia podszeptowa już tam działa, że a to bo ty jesteś tak nie w porządku i ty masz problem z wibracjami. Nie, po prostu ja wiem, co się dzieje. My tutaj czasem słyszymy pracę różnych urządzeń za ścianą. My tutaj dziwnych rzeczy doświadczamy. Także ja wiem, że ja jestem permanentnie atakowana na chwilę obecną. Słuchajcie, ale jakoś sobie dajemy ze wsparciem Atta tutaj radę, a te przykłady, które tutaj mówiliśmy o tych komentarzach i tak dalej, bo wszystko wynikało tutaj z komentarzy, to budownicy pisali albo z innych komputerek, tam to tam, no jak zwał, oni sobie to pisali, powiedzmy na zasadzie presji psychologicznej, bo tak to się nazywa, presji psychologicznej, to z tymi tam wibracjami, że mi nie służą i tak dalej, to słuchajcie, to było lata temu i to wszystko jest właśnie, teraz jest nowa fala tych określeń, tej presji psychologicznej i to jest właśnie cena całego niebocentryzmu. A więc widzimy, jaka jest cena każdego filmu. Słuchajcie, my ostatnio mieliśmy takie problemy, powiedzmy jeszcze o tym, bo to jest też takie trochę komedyjne,
Ostatnie właśnie wszystkie te trzy części, bardzo ważny cykl filmów. Pierwsza część, kiedy ją robiliśmy, dzwonek do drzwi, trzeba było przerwać, przyszła sąsiadka, która potrzebowała natychmiast pomocy. I co najśmieszniejsze, to wszyscy sąsiedzi tutaj, ponieważ my mieszkamy w bloku takim, gdzie mieszkają same starsze osoby, i wszyscy nasi sąsiedzi wiedzą, że ani mój mąż, ani ja nie rozmawiamy po holendersku. Ja rozmawiam tylko, naprawdę to są takie podstawy. Jak już to się porozumiewam po angielsku, natomiast moi sąsiedzi są w tym wieku i nikt z nich nie rozmawia po angielsku. Ale co najdziwniejsze, to wszyscy, no to wszyscy jakby co, no to ostatnio przychodzili do mnie. Dobra, sąsiadka, trzeba jej pomóc, okej. Okay. No, ale dało się film przywrócić, włączyliśmy pauzę, nie ma problemu. Słuchajcie, kręcimy drugą część. Dzwonek do drzwi, przychodzi następna sąsiadka z góry, która ma demencję i która zapomniała drogi do domu. I co? Gdzie przyszła? Do mnie! Do kobiety, która nie mówi po holendersku. Okej. I ona o tym wie. Oczywiście ona o tym wie. Oczywiście zaprowadziłam ją do domu, okazało się, że ma klucz, przypomniała sobie wszystko, na siłę mnie wciąga tam do siebie na jakąś herbatkę, żeby z nią porozmawiać. Wywinęłam się, uciekłam, film dokończyliśmy. Teraz robimy ostatnio, to chyba w czwartek było, czy w środę, już nie pamiętam, robimy film. Dzwonek do drzwi i słuchajcie, taka sytuacja, myśmy już prawie cały film nakręcili, taka sytuacja... Już to na końcówce. Może dwie minuty może zostało. Znowu przychodzi sąsiadka, która się nie może ze mną dogadać. Ja nie wiem, co jej jest. Ona w ogóle prawie umierająca. I to słuchajcie, to nie są żarty, bo myśmy robili film. Ona była w czym? Jak ona była ubrana? Ona była w samym pampersie i w bluzce. No właśnie to jest to. Ale co najdziwniejsze, my robimy film o tym, że klony schodzą przez wibracje, a ona po prostu tam no prawie, że no może nie umierająca, ale strasznie się źle czuła. Ja oczywiście musiałam do własnej córki zadzwonić, żeby robiła za tłumacza, później musiałam zwoływać inne sąsiadki. Nawet moja córka mówi, mamo, po co oni do ciebie przychodzą, jak wiedzą, że ty nie mówisz w ich języku, to po co oni do ciebie przychodzą? A ja mówię, no tak, no bo my robimy filmy. My robimy akurat w tym momencie filmy. Tak, bo w żadnym innym przypadku tutaj nikt nie przyjdzie, spokojna, rozczochrana. Tylko wtedy, kiedy robiliśmy filmy. Tak. To wszyscy tutaj po prostu... Walał drzwiami i oknami, tak. Tylko nie, przez okna nie przejdą. Drzwi obrotowe. Także słuchajcie, to nie jest tak łatwo robić te filmy, to znaczy my się tutaj nie tłumaczymy i nie żalimy przede wszystkim. To jest normalka, powiedzmy. Jak my, powiedzmy, jak przeszkadzają tutaj tego, no to my to przerwiemy i kręcimy drugi raz. Tak, bo ten ostatni film musiał być nakręcony jeszcze raz, dlatego że niestety wszystko poszło się bujać. I oczywiście często sama po prostu sztuczna inteligencja robi nam psikusy i tutaj wtedy też pojawiają się różne problemy na przykład. Natomiast, no, tak jak powiedziałam, my się nie żalimy, tylko bardziej... Podajemy dowody, powiedzmy, dowody na to, że to po prostu to nie jest taka prosta sprawa. Tu się, nie to, że się nic nie dzieje. Tutaj się dzieje codziennie coś. O, to można tak to nazwać, że codziennie się coś dzieje. Państwu się... Ciężko czekać, bo wielu z Was się pyta, no kiedy wreszcie przyjdzie ta godzina zero. Wiecie co? Nam też łatwo nie jest i my też czekamy na to, tylko my czekamy z cierpliwością. Ja rok temu tej cierpliwości mi zabrakło i dałam się troszeczkę nabrać systemowi i byłam przekonana, że wyjście będzie lada moment dosłownie i pewnie wielu z Was to odczuło. Ja przypłaciłam za to. Może nie będę wchodzić w szczegóły, ale przypłaciłam i nauczyłam się, ale to było mi potrzebne, dlatego że nauczyłam się cierpliwości. I ja tej cierpliwości nauczyłam się od mego męża. Mój mąż nigdy nie mówił, że czas ma jakiekolwiek znaczenie, że to musi być coś już. On zawsze właśnie mówił spokojnie,
To będzie we właściwym momencie. I to się nic tutaj nie zmienia. Impuls będzie zawsze w tym momencie, w którym ma być. I nie ma bata. W każdym razie wiem, że Państwu ciężko jest czekać, bo jestem 100% przekonana, że to nie tylko my mamy takie przeboje, nie tylko my mamy podgórkę i nie tylko my mamy kłody pod nogę. Tym bardziej doceniamy Państwa wsparcie, tym bardziej. Natomiast musimy jednak uzbroić się w cierpliwość. I to nie dlatego, że to uważamy, że to może nastąpić za wiele lat, czy coś w tym stylu. Nie, po prostu nie myślmy o tym, bo jeśli będziemy zbyt mocno zwracać na to uwagę, to będziemy przypłacać, tak jak ja przypłaciłam, bo dostałam po prostu wtedy w kość. Nie można dopuścić do tego, żeby grać w gierkę buntowniczą, bo to, co się dzieje teraz zawsze pod koniec roku, zawsze ktoś się znajdzie, kto obiecuje, że to już, już będzie, już lada dzień to będzie jakieś wydarzenie czy coś w tym stylu, że cała ta męczarnia się skończy. A to wszystko, tak jak już kiedyś Państwu powiedzieliśmy, zmierza do tego, żebyście po raz kolejny się zawiedli i żebyście po raz kolejny stracili nadzieję. Dokładnie. I żeby stracić nadzieję, żeby po prostu zwątpić we wszystko. To jest gwóźdź programu, to jest gwóźdź programu buntowniczego. Dlatego trzeba się nauczyć właśnie tej cierpliwości i spokojnie nóżki na stół. Tak jest. I spokojnie. Z babciami albo bez, w skarpetach albo na boso, jak chcecie. My nie mamy czekać, tylko my mamy mieć świadomość, że to nadejdzie. A my do tego czasu dotrwamy, na pewno, przy Atta. Przy kim, jak nie przy nim. No także właśnie. Słuchajcie, powtarzamy, ale nie powiedzieliśmy ważnych informacji chyba. No to kończ. A ja chciałem tylko przypomnieć, słuchajcie, wibracje działają. Przecież one co, pozbyły, nagle się wyłączyły, co? Dlaczego my tu Państwu pokazywaliśmy te widoczki z peryskopa? No chcieliśmy porównać po prostu, bo kiedyś Mariusz zawsze mówił, że jesteśmy na pełnym morzu, albo kiedyś to siebie porównywał do Czerwonego Października, nie? Tak. Robiliśmy w zeszłym roku takie filmy i właśnie na pełnym morzu, czy na lotniskowcu i tak dalej, takie porównania. Dlatego chcieliśmy tutaj właśnie pokazać, że ten statek, którym płyniemy na tym pełnym morzu, na wzburzonym morzu, jest atakowany w jakiś sposób i obserwowany przez buntowników, natomiast my i tak będziemy płynąć dalej. I dopłyniemy. I tak dopłyniemy. Ja już się pogubiłam, czy ja wspomniałam o tym rewolcie, że my założyliśmy konto na rewolcie i nie obawiajcie się, wy, którzy wspieracie Królewską, nie obawiajcie się tego, że tam trzeba będzie jakieś prowizje płacić, bo jest to konto internetowe, które jest ustawione właśnie na również obce waluty i tam ustawiłam na polską walutę, na funty, na euro i na ustawię chyba jeszcze na dolary, ale póki co jeszcze nie ustawiłam na dolary, bo czasem też się zdarza, że ktoś przyśle z w dolarach. Natomiast słuchajcie, tam nie ma żadnych prowizji dodatkowych, także to jest bardzo prosty sposób, bardzo szybkie przelewy. Dla nas jest to też bardzo wygodne, bo możemy w bardzo prosty sposób sobie przewalutować bez dodatkowych kosztów, a wierzcie lub nie, my te wasze datki bardzo szanujemy. I to nie jest tak, że hop siup i one sobie tam są roztrwaniane, bo my żyjemy z dnia na dzień. Także my tutaj naprawdę bardzo ostrożnie do tego podchodzimy, a w momencie, gdy one wpływały na to polskie konto, no to różnica czasem i te prowizje były dość znaczne, dlatego to jest wygodniejsza forma. Ci, którzy znają Revolut, to wiedzą, o co chodzi. Także dlatego, żeśmy właśnie takie konto założyli, żeby było i Wam wygodnie, i żeby było nam wygodnie. Także nie obawiajcie się, tam nie będzie żadnych prowizji, żadnych tam dodatkowych kosztów.
tak jakbyście mieli wpłacić pieniądze na to konto nasze holenderskie. Więc no, to chyba tyle, jeśli chodzi o to konto. No a cóż, to polskie konto, no ono działa, ale my jakby nie mamy już dostępu do tych pieniędzy, które tam wysyłacie, a kilka osób właśnie wysłało w ostatnich 2 dniach tam pieniądze i no my z tych pieniędzy już po prostu nie skorzystamy. Być może kwestia się wyjaśni i po prostu nadal to konto będzie funkcjonować, no to wtedy jakby dopiszemy z powrotem do tych informacji dotyczących wsparcia Królewskiej TV. I co? Chyba to wszystko. To wszystko. No słuchajcie, no chcieliśmy się wam wyżalić po prostu. Chcieliśmy. Znaczy, uważamy, że takie rzeczy przy takich okazjach należy powiedzieć, bo kiedy to powiesz, a jakoś się wydarzyła taka okazja, bo się ona wydarzyła, nie to, to jest wydarzenie. Bo tak się stało, no a więc jest okazja, żeby to powiedzieć i nie to tylko ty okazja, ale są okoliczności wszystkiego. Czy mówiąc szczerze, to mnie bardzo ścisnął taki żal za serce odnośnie mojego męża, bo naprawdę nie znam drugiego takiego człowieka, który jest dobrym, jest dobrą osobą i o tej osobie, o osobie w ogóle, o istocie, o osobie, o tych wyrażeniach, to będziemy mówić w kolejnym filmie. Co to są za wyrażenia i co to są, bo zaraz tutaj znowu się pojawią komentarze na ten temat, dlaczego mówicie osoba, a nie istota. No. Więc ja mówię z pełną świadomością, że mój mąż, jego osoba jest osobą tak dobrą, tak. że nie zasłużył sobie w żaden sposób. Tutaj w ogóle kwestie karmy, to tu w jego przypadku się w ogóle nie sprawdzają. A słuchajcie, no niestety wiatr w oczy i kłody pod nogi i po prostu, no to ja jestem pod niesamowitym wrażeniem i ja w dalszym ciągu nie mogę w to uwierzyć, co się dzieje. Bo tutaj człowiek chce, musi głową mur przebijać i też się nie daje, nie? No. Także dobra, to chyba będzie tyle na dziś. W przyszłym tygodniu normalnie film się ukaże, tak jak zawsze, a dzisiaj po prostu taki film informacyjny. Z rozszerzeniem dużym. Tak, i powtarzam, bo powiedziałam tu przed chwilą, że chcieliśmy się wyżalić. No może się wyżaliliśmy, ale my się nie tłumaczymy. To nie jest jakaś tam forma tłumaczenia się, a dlaczego my... prosimy o to wsparcie i tak dalej. Była akurat to wydarzenie spowodowało, że mogliśmy o różnych rzeczach, okolicznościach tego wydarzenia powiedzieć i mogliśmy powiedzieć o początkach tego wszystkiego. To sięgało 2013 roku. To, że to tak tam powiedzmy wczoraj, przedwczoraj te wydarzenie, to powiedzmy, to już miało, że to było wiele lat temu, miał swój początek. To jest kontynuacja. Dlaczego? Bo buntownicy jeszcze funkcjonują. Tak jest, słuchajcie. I też nie chcielibyśmy, żebyście sobie pomyśleli, że no, nam to tak wszystko lekko przychodzi, bo no, co nie pracujemy, to nie wiemy, jak ciężko trzeba pracować. Wiemy, jak ciężko trzeba pracować i ja pamiętajcie, że ja tutaj w Holandii, kiedy pracowałam, to pracowałam naprawdę zawsze ciężko i przez to też i moje zdrowie zostało nadszarpnięte dość mocno, ale no niestety za granicą, kiedy się pracuje, to się pracuje ciężko. Zresztą życie mnie nie rozpieszczało, więc ja naprawdę doceniam i my w ogóle doceniamy i serdecznie dziękujemy za, słuchajcie, i dotychczasowe wsparcie kanału i za przyszłe datki. I co? I teraz już naprawdę dziękujemy i się żegnamy. I do następnego. Na razie.